Grzegorz Kazdebkę. Bon czy ton? Savoir-vivre dla dzieci. Czyta Krzysztof Przybylski. Co to jest savoir-vivre? Mniej więcej to samo co bon ton, tylko że trudniej się to wymawia. No dobrze, a co to jest bon ton? Wiedza o tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach. Hmm, a kto to właściwie jest ten dobrze wychowany człowiek? Ktoś, kto nie zachowuje się jak małpa i kogo nie trzeba chować do szafy, gdy przychodzą goście. Czyli każdy, kto przeczyta tę książkę i czegoś się z niej nauczy. Miłej lektury. Grzegorz Kazdebkę. Autograf. Po czym odróżnić Kubę od Buby? Po zachowaniu. Kuba jest spokojny, grzeczny i dobrze wychowany, a Buba wprost przeciwnie. Aż dziw, że bliźniaki mogą tak bardzo się różnić. I to mimo, że na pierwszy rzut oka wyglądają prawie identycznie. Oczywiście Kuba to chłopiec, a Buba dziewczynka, więc tak zupełnie podobni do siebie to nie są. A jednak trudno ich czasami rozpoznać. Stąd nigdy nie wiadomo, czy tylko jedno z bliźniaków łobuzuje, czy też może obydwoje. Wiecie co? powiedziała kiedyś babcia Joasia, przysłuchując się ich kłótni. Chyba kupię wam podręcznik dobrego wychowania. Dla mnie też? Zdziwił się Kuba, ale bez protestów ruszył za babcią do księgarni. I jak się okazało, było warto, bo w księgarni siedział właśnie pan pisarz od tego podręcznika i rozdawał autografy. Super! Wrzasnęła babcia, a potem wyrwała kartkę z notesu i przecisnęła się do pisarza. Mogę autograf. Pan pisarz wydawał się dość sympatyczny, choć patrząc na jego potargane włosy, trudno było uwierzyć, że napisał książkę o dobrym wychowaniu. Właśnie sięgał po wymiętą karteczkę Buby, gdy nagle z za jego pleców. Wyskoczyła groźnie wyglądająca pani z wydawnictwa. Ha! huknęła tuż nad uchem pisarza i to tak, że ten aż zbladł. Czy ty, moja miła, nie wiesz, że to brzydko prosić o autograf na takiej karteczce? Właśnie! zarychotał z satysfakcją kuba i stanął przed zakłopotanym pisarzem. Podpiszej mi się pan na brzuchu. Babcia Joasia jęknęła. Pani z wydawnictwa ułypnęła na nią ponurym wzrokiem. Te dzieci są z panią? zapytała groźnie. Tak, pisnęła babcia Joasia. Proszę, pani z wydawnictwa podała jej dwa podręczniki. Przydadzą się! Tu jest napisane nie tylko to, że od autografów są pamiętniki, książki czy ewentualnie zeszyty, ale i inne ciekawostki. Bekanie. Nigdzie z wami więcej nie idę, krzyknęła babcia Joasia, przyprowadzając do domu kubę i bubę. Tata westchnął ciężko i odłożył gazetę. Mama spojrzała z niepokojem na skruszone miny bliźniaków. Mój przyjaciel, pan Waldemar. Bardzo kulturalny pan zaprosił nas na obiad, opowiadała ze wzburzeniem babcia Joasia. Wiecie, jak zachowywały się wasze dzieci? Tata chciał powiedzieć, że mniej więcej może to sobie wyobrazić ale mama kopnęła go w kostkę. Jak? zapytała. Urządziły sobie konkurs bekania przy stole. Wycedziła babcia Joasia. Myślałam, że spalę się ze wstydu. Tata chrząknął, a potem wbił wzrok w kubę i bubę. Możecie to wyjaśnić? zapytał. Chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy głodni, wyznał kuba. Żeby pan Waldemar już nam nie dokładał. W taki sposób? krzyknęła ze zgrozą mama. Buba wzruszyła ramionami. A w jaki? Prychnęła. W Mongolii to zupełnie normalne. Dopóki gość nie beknie, ciągle mu dokładają. Mieszkamy w Polsce, a nie w Mongolii, krzyknęła babcia Joasia. Po to wam kupiłam podręczniki dobrego wychowania, żebyście się czegoś nauczyli, a nie, ale to właśnie z tego podręcznika przerwał jej Kuba. Na początku jest rozdział o innych krajach. Zapadła cisza. Dopóki nie przeczytacie pozostałych rozdziałów odezwała się w końcu babcia. Nigdzie was nie zabiorę. Nawet do Mongolii? zapytał Kuba, ale odpowiedziało mu tylko trzaśnięcie drzwi. Buty. Tata Kuby i Buby od rana chodził bardzo przejęty. Nic zresztą dziwnego. W południe miał trzymać do chrztu Jaśka, syna wujka Edwarda. Z tej okazji kupił sobie białusieńki garnitur, biały krawat, nowe buty, a teraz stał przed lustrem i próbował ułożyć sobie przedziałek. Bliźniaki były pod takim wrażeniem, że zapomniały nawet pokłócić się po śniadaniu, ale jeżeli ktoś myśli, że w domu kuby i buby dzień może minąć bez awantury, jest w błędzie. Kto to zrobił? Dał się naraz słyszeć przeraźliwy wrzask taty. Kuba, buba, do mnie. Kuba i buba stanęli przed nim z minami niewiniątek. Co to jest? zapytał tata, potrząsając trzymanymi za sznurówki butami. Buty odparł po namyśle kuba. Wiem, że to są buty, krzyknął tata, ale kto je wypastował? Kuba i Buba zerknęli na siebie niepewnie. My, bąknęła Buba. Kulturalny człowiek powinien mieć wypastowane buty, wytłumaczył Kuba. Nie czytałeś tego podręcznika? Tata zazgrzytał zębami. Czy tam było napisane, wycedził, że białe buty pastuje się brązową pastą? Hmm, zamyśliła się Buba. Nie pamiętam. A ja wam mówię, że nie", zirytował się tata. Jak ja teraz będę wyglądał? Jakbym wdepnął w piąku? Kuba przyłożył palec do ust. Tata poczerwieniał ze złości. Jak ci się nie podoba, możesz nałożyć mokasyny", poradziła Buba. Albo sandały. Do garnituru nie nosi się mokasynów", wrzasnął tata. Ani tym bardziej sandałów, trampek czy kapci, tylko sznurowane pantofle. No to jak uważasz? wzruszył ramionami kuba. W razie czego możemy wypastować ci garnitur? Całowanie w dłoni. Kuba i Buba postanowili za wszelką cenę zatrzeć złe wrażenie, jakie wywarli ostatnio na panu Waldemarze. Przyjacielu babci Joasi. Los im sprzyjał, gdy wracali ze szkoły, ujrzeli przed sobą znajome postaci. Babciu, panie Waldemarze! krzyknęła uradowana buba, wymachując rękami. Na twarzy babci Joasi pojawił się wyraz paniki. Z najwyższym trudem opanowała chęć ucieczki, i ruszyła w stronę bliźniaków. Uwaga! Syknął kuba. Zachowujemy się najkulturalniej, jak tylko można. Dobra! Odsyknęła buba. Trzy, cztery. Parę minut później babcia Joasia i pan Waldemar, lekko oszołomieni, pożegnali się z bliźniakami. Chyba zaskoczyliśmy ich naszą wytwornością. Ucieszyła się Buba. Ja myślę odparł z dumą Kuba jakież więc było jego zdumienie, kiedy wieczorem zadzwoniła babcia Joasia i powiedziała mu kilka cierpkich słów No? No co? Buba popatrzyła z ciekawością na zarumienionego brata <laughs> babcia mówi Chrząknął zakłopotany kuba, że całowanie w dłoń to już przeżytek, i że niektórzy mówią na taki pocałunek cmok nonsens. No i co jeszcze? I że jeżeli ktoś już musi, kontynuował kuba, to powinien pamiętać, że nie należy całować w dłoń pod gołym niebem, tylko w jakimś pomieszczeniu, no chyba że na dworcu. I. I co jeszcze? I że nie należy całować w dłoń w pracy, w szkole, ani na służbowych przyjęciach, westchnął Kuba. No i co jeszcze? I że kobieta nie powinna podawać dłoni w taki sposób, demonstrował Kuba, jakby chciała, żeby ktoś ją w nią pocałował. I co jeszcze? Właściwie już wszystko, mruknął kuba. Babcia prosiła tylko, żebyś nie całowała więcej pana Waldemara po rękach, bo nie chce, żeby pan Waldemar pomyślał, że to w naszej rodzinie normalne. Częstowanie. Pan Waldemar coraz częściej bywał w domu babci Joasi, dzięki czemu kuba i buba mieli coraz więcej okazji, aby się z nim spotykać. Co zresztą bardzo polubili, bo pan Waldemar zawsze przynosił ze sobą jakieś czekoladki i wręczał je raz kubie, raz bubie, na przemian, żeby było sprawiedliwie. Tylko poczęstuj kubę, mówił, jeśli wypadło na bubę. Tylko poczęstuj bubę, mówił, jeśli wypadło na kubę. I bliźniaki, chcąc, nie chcąc, częstowały się wzajemnie, mimo że najchętniej schowałyby się z czekoladkami w ciemnej szafie. Masz. Buba niechętnie podtykała czekoladki kubie pod nos. Mówi się proszę, poprawiała ją babcia. Proszę, warczała Buba, a po sekundzie. Tej nie bierz, ta jest moja. Buba, strofowała ją wtedy babcia Joasia. Nie inaczej było, gdy to Kuba częstował Bubę. – Tylko jedną! – zaznaczał. – Jak ci nie wstyd! – denerwowała się babcia. – A Bubie to nie wstyd wszystko wyżerać? – krzyczał Kuba. Babcia Joasia zaczynała tracić cierpliwość. – Buba, nie pakuj sobie czekoladek do kieszeni! – Właśnie! – Kuba wyrwał siostrze pudełko z czekoladkami. – Bo mi nie starczy! Bo nam nie starczy, poprawiła go babcia. Zapomniałeś, że wypada poczęstować wszystkich. Przecież ciebie zawsze bolą zęby po słodyczach, zdziwił się Kuba. Babcie Joasie zatkało. Następnym razem kupię owoce, zapewnił ją pośpiesznie pan Waldemar najlepiej miękkie, żeby nie trzeba było gryźć. Czytanie cudzych listów. Kuba i Buba potrafią czasami doprowadzić do szału nie tylko rodziców czy pozostałych członków rodziny, ale także zupełnie sobie obcych ludzi, jak również nauczycieli. Kuba, przypomnij, co było na dzisiaj zadane, powiedziała pani od Polskiego, wchodząc do klasy. Mieliśmy napisać list do przyjaciela, odpowiedział Kuba. No to czytaj. Pani od Polskiego rozsiadła się wygodnie na swoim miejscu. Kuba spojrzał na nią z oburzeniem. Chyba pani żartuje, wycedził. Słucham? Zdumiała się pani od Polskiego. Nie mam zamiaru czytać pani moich listów, powiedział Kuba. Pani jest źle wychowana. Pani od Polskiego wstała. I spojrzała na Kubę jak na kogoś niespełna rozumu. Chłopcze, czyś ty zwariował? zapytała podchodząc do Kuby. Jeśli nie napisałeś, to po prostu się przyznaj. Pokaż zeszyt. Nie ma mowy! Kuba schował zeszyt za plecami. Buba, powiedz, co wyczytaliśmy w podręczniku Dobrych Manier. Kuba ma rację! powiedziała buba, wstając ze srogą miną. Czytanie cudzych listów jest bardzo niekulturalne. Pani od polskiego zbaraniała, ale to przecież tylko wypracowanie w formie listu wykrztusiła wreszcie. Dobra, dobra, odezwał się ktoś z końca klasy. Znamy takich ciekawskich. Najpierw czytają, a potem stawiają pały. Trochę kultury. Dama i dżentelmen. Kuba czyta książki znacznie szybciej niż Buba. Nic więc dziwnego, że gdy jego siostra kończyła dopiero pierwszy rozdział podręcznika dobrych manier, Kuba był już przy rozdziale czwartym i tam właśnie wyczytał coś, co bardzo go zaciekawiło. Od dzisiaj, powiedział, wchodząc z uroczystą miną do kuchni, jestem gentlemanem. Tata i mama spojrzeli na siebie, a potem ryknęli śmiechem. Chyba dżentelmenem, wykrztusił wreszcie tata. Niech będzie dżentelmenem, zgodził się łaskawie Kuba. Czyli kimś takim, kto umie zachować się w każdej sytuacji. Kimś, na kim można zawsze polegać. Kimś, kogo wszyscy podziwiają oraz aniby kto ciebie podziwia, prychnęła milcząca dotąd buba. To już prędzej, ja mogłabym zostać tym całym dżentelmenem. Kuba popatrzył na nią ze złością. Nie mogłabyś, warknął. Dżentelmenem może zostać tylko mężczyzna. To niesprawiedliwe, wrzasnęła Buba. Mamo, powiedz mu, ty możesz zostać damą, uspokoiła ją mama. Buba zerknęła na nią niepewnie. A kto to jest dama? zapytała wreszcie. Ktoś taki jak dżentelmen, westchnął Kuba. Tylko, że samiczka. Dyskrecja Kuba i Buba nie mogli doczekać się niedzielnego obiadu. Powód? Babcia Joasia miała przyprowadzić pana Waldemara i coś ogłosić. Ale co? Tego jeszcze nasze bliźniaki nie wiedziały. Choć Kuba czegoś już się domyślał. Pst! Syknął, gdy pan Waldemar, sympatyczny starszy pan, usiadł przy stole. Wszystko wiem. Podrywa pan moją babcię. Pan Waldemar przełknął ślinę, a potem wyjął z kieszeni chusteczkę i otarł nią czoło. Spokojnie, szeptał Kuba, obserwując spod oka krzątającą się wokół stołu mamę. Dopóki nie przyznacie się, nikomu nie powiem, ani tego, że zaczesuje pan włosy, żeby nie było widać łysiny. Może babcia jeszcze nie zauważyła. Pan Waldemar spojrzał na Kubę szeroko otwartymi oczami. Ani tego, że trzęsą się panu ręce, zapewnił dobrotliwie Kuba. To jakaś choroba? Może mi pan śmiało powiedzieć. Jestem człowiekiem dy. dysk. Dy, jak to było? Aha, dyskretnym. Wie pan, co to znaczy człowiek dyskretny? Pan Waldemar zrobił minę, którą można było odczytać zarówno na tak, jak i na nie. To taki ktoś, kto stara się nie wtrącać do innych. Wytłumaczył Kuba. Nie plotkuje, nie czyta cudzych listów, zawsze dotrzymuje obietnic, udaje, że nie widzi czegoś, co może kogoś krępować. Na przykład łysiny albo trzęsących się dłoni? Zapytał pan Waldemar. Brawo! Wtrąciła się naraz Buba. Bystrzak z pana. Nic dziwnego, że babcia dała się panu poderwać. Pan Waldemar jęknął coś w odpowiedzi. Coś pana boli? Buba spojrzała na niego z ciekawością. Spokojnie, nikomu nie powiem. Ja też jestem dyskretna. Fryzjer. Dość często zdarza się, że Kuba i Buba wpadają jednocześnie na ten sam pomysł. Na przykład, żeby iść do fryzjera. Zaraz, zaraz. Mama zastąpiła im drogę. Nie wstyd wam iść do fryzjera z takimi potarganymi, pozlepianymi w strąki włosami? Kuba i Buba wymienili zdumione spojrzenia, a potem przenieśli wzrok na mamę. Przecież nigdzie nie idziemy, zaczął Kuba. Nie kłam, przerwała mu mama. Wyraźnie słyszałam, że chcecie iść do fryzjera, ale już tam byliśmy. Wtrąciła Buba. Po szkole. Mama osłupiała. Chcecie mi wmówić, wykrztusiła wreszcie, że to fryzjer tak was potargał? Taka moda. Kuba wzruszył ramionami. Brud na włosach to też moda? dopytywała się mama. Buba zrobiła urażoną minę. To nie jest brud, powiedziała, tylko żel. Myśleliśmy, że będziesz zadowolona, że tak o siebie dbamy. A tu proszę, kiedy po was wcale nie widać, że o siebie dbacie, krzyknęła mama. Taka moda, oświadczył filozoficznie kuba, i z zadowoleniem zerknął na swe lustrzane odbicie. Gestykulacja. Tata Kuby i Buby stał właśnie na balkonie, gdy naraz... Kuba, buba! wrzasnął, spoglądając na chodnik. Przestańcie się bić. Wcale się nie bijemy! odkrzyknęła buba. Nie kłam! zirytował się tata. Natychmiast do domu! Nie minęła minuta i już bliźniaki z minami urażonych niewiniątek wchodziły do pokoju. O co poszło tym razem? Chciał wiedzieć tata. O nic! Buba wzruszyła ramionami. Naprawdę nie biliśmy się. Tylko co? zarechotał szyderczo tata. Tylko rozmawialiśmy, odpowiedział kuba. Tata poczerwieniał z gniewu. Rozmawialiście tak? zasapał. Szarpiąc się za ubrania i prawie, że wybijając sobie oczy. Nie wybijaliśmy sobie oczu, odparła zdziwiona buba. Machałam rękami, ale przecież. Zawsze macham, gdy o czymś mówię. A ja szarpałem bubę, bo chciałem coś powiedzieć, wytłumaczył kuba. Tata patrzył to na jedno, to na drugie. Powoli zaczynało do niego docierać, że to może być prawda. Jednym słowem, wciąż nie wiecie, westchnął po chwili, że ludzie kulturalni nie gestykulują aż tak, jak wy to robicie. Nie gesty, co? Zdziwiły się bliźniaki. Nie gestykulują, powtórzył tata. Czyli nie machają rękami, jakby chcieli wyłapać wszystkie muchy z okolicy, nie poklepują się ciągle po ramionach, nie szarpią ubrań swych rozmówców i tak dalej. Rozumiecie? Pewnie, że rozumiemy, prychnęła buba. Ludzie kulturalni nie zachowują się tak jak ty, gdy tłumaczysz, mamie, dlaczego tak późno wróciłeś z pracy. Zgadza się? Lecz tata zrobił taką minę, że bliźniaki wolały nie czekać na odpowiedź. Gust Jak wiadomo, Kuba i Buba uwielbiają kłótnie. Za to mama Kuby i Buby kłótni nie znosi. Za każdym razem próbuje ich jakoś uniknąć. Zgodziła się nawet, właśnie po to, by nie doprowadzać do awantury, żeby bliźniaki poszły na rozpoczęcie roku szkolnego w takich ubraniach, w jakich będą chciały. Wkrótce miała tego pożałować. Mamo, zobacz jak on wygląda, rechotała Buba stojąc przed wystrojonym bratem. Kuba miał na sobie czerwoną piłkarską koszulę, zielone szorty w kratę, a do tego przetarte granatowe skarpetki i, o zgrozo, sandały. A ty, jęknęła mama, zerkając na bubę. Coś ty na siebie włożyła. Nieźle, co? Buba okręciła się dookoła. Pożyczyłam twoją srebrną bluzkę, bo chyba pasuje do złotej spódniczki i zobacz jak te czerwone trampki ładnie ze wszystkim wyglądają. Mama poczuła, że jest jej słabo. Usiadła na krześle. Tylko że ja z Kubą nigdzie nie idę, pytlowała dalej Buba. On zupełnie nie ma gustu. To ja z tobą nie idę, wrzasnął Kuba. Kto tu nie ma gustu? Niewiele brakowało, a doszłoby do straszliwej awantury. Na szczęście mama w porę interweniowała. Posłuchajcie, wymamrotała. Różni ludzie mają różne gusta i nie należy się z nikogo wyśmiewać, przerwała patrząc to na Kubę, to na Bubę. Tylko na miłość Boską o jedno was proszę. O co? Zaciekawili się Kuba i Buba. Nie mówcie w szkole, że widziałam Was przed wyjściem. Herbata. Po tym jak mama Kuby i Buby została wezwana do szkoły, bliźniaki postanowiły być dla niej szczególnie miłe. Usiądź, mamusiu! Zaszczebiotała Buba, ledwo mama wróciła do domu. Zaparzymy ci herbatki. I przyniesiemy ciasteczka, dodał z uśmiechem kuba. Po czym obydwoje pognali do kuchni. Dawaj szklankę! zawołała Buba. Jaką szklankę? Zdenerwował się kuba. Herbaty nie podaje się w szklance. No to kubek, powiedziała Buba. Też odpada. Kuba pokręcił głową. Najelegantsza byłaby filiżanka. Chwilę potem o mało nie wyrwali drzwi kredensu, wyjmując ze środka ulubioną filiżankę mamy. – Wszystko w porządku? – dobiegł ich z pokoju zaniepokojony głos mamy. – Tak, tak, odpoczywaj sobie! – odkrzyknęły zgodnie bliźniaki i rzuciły się w stronę elektrycznego czajnika. – Jak myślisz? – zapytała Buba. – Posłodzić mamie od razu czy zanieść cukiernicę? Też pytanie, prychnął Kuba. Wiadomo, że zanieść cukiernicę. A gdzie łyżeczka? Ślepy jesteś? Ta jest od cukru, krzyknął Kuba. Pytam o łyżeczkę do mieszania. Na pewno wszystko w porządku? Głos mamy wydawał się bardziej zaniepokojony niż przed momentem. Bliźniaki natychmiast umilkły. Tak, tak! odezwały się po sekundzie zgodnym chórem. Odpoczywaj sobie dobra szepnął Kuba. Jeszcze ciasteczka, talerzyk, na którym będzie leżała torebka z herbatą może też. To co? Nawet nie zaparzymy tej herbaty przerwała mu Buba. Zaniesiemy filiżankę z samym wrzątkiem? a masz imbryk syknął Kuba. Albo elegancki czajniczek nie. No właśnie. Dlatego lepiej będzie zanieść taką herbatę w torebce. Mama sama sobie ją zaparzy. A jak stwierdzi, że herbata jest już wystarczająco mocna, to torebkę po prostu odłoży. Na co odłoży? zapytała Buba. Na popielniczkę? Kuba złapał się za głowę. Na spodek wrzasnął. Albo na talerzyk. Może jednak wam pomogę zawołała wyraźnie zaniepokojona mama. Nie, nie, odkrzyknęły bliźniaki. Na pewno jesteś wyczerpana po rozmowie z panią wychowawczynią. W tym momencie mama nie wytrzymała. Wcale nie jestem wyczerpana powiedziała, wchodząc do kuchni a z waszą wychowawczynią w ogóle się nie widziałam. Bliźniaki Osłupiały. To po co poszłaś do naszej szkoły? Zapytał kuba. A kto powiedział, że do waszej? Zdziwiła się mama. Poszłam do szkoły, w której uczę się angielskiego. Zgubiłam tam wczoraj dokumenty, ale na szczęście ktoś je znalazł. Zapadła cisza. I po co zaparzaliśmy tę herbatę? Buba popatrzyła na Kubę z goryczą. Z mamą tak zawsze, mruknął rozżalony Kuba. A potem naburmuszone bliźniaki zamknęły się w swoim pokoju. Kłamstwo Kuba i Buba najczęściej robią wszystko, co tylko możliwe. Żeby jakoś się od siebie odróżniać, ale nie wtedy, gdy któraś z nich ma odpowiadać przy tablicy. Ty jesteś Kuba czy Buba? zapytał pan Różnicki, nauczyciel matematyki, patrząc podejrzliwie na Bubę, która równie dobrze mogła być Kubą. Buba odpowiedziała Buba. Jeśli rzeczywiście była Bubą, nie skłamała. Jeśli nie była Bubą, to wiadomo, prawda? A ty zapytał pan Różnicki, patrząc na Kubę, który równie dobrze mógł być bubą Ja jestem Kuba odpowiedział Kuba jeśli rzeczywiście był kubą, nie skłamał jeśli nie był kubą, to wiadomo, prawda? Pan Różnicki westchnął wcale nie czuł się przekonany. Tym bardziej, że Buba wyjątkowo dobrze radziła sobie przy tablicy. A przecież z matematyki nigdy nie była orłem. Słuchajcie, jeśli kłamiecie, pogroził im palcem, to nieładnie, tak nie wolno. Może i nieładnie, powiedział kuba, ale nawet kulturalnym ludziom zdarza się czasami skłamać. Pierwszy raz słyszę, zdziwił się pan różnicki. Kuba wzruszył ramionami. A lekarze? Zapytał. Czasami kłamią, że z pacjentem jest wszystko dobrze, tylko po to, by go nie martwić. Nie jesteście lekarzami, zasapał się pan różnicki. Nie jesteśmy, zgodziła się Buba. Ale na przykład mówimy czasami, że dobrze pan dzisiaj wygląda, prawda? Albo że miło pana widzieć, dodał Kuba. Pan od matematyki zamrugał oczami i rozejrzał się nerwowo po klasie. A to nieprawda? chciał wiedzieć. Pewnie, że nieprawda zapewniły go bliźniaki. Mówimy tak tylko dlatego, że jesteśmy kulturalni to chyba jasne. Kwiaty. Buba ma narzeczonego! krzyknął kuba, wbiegając do domu. Nie mam i nie będę mieć! wrzasnęła buba, wbiegając za bratem. A już na pewno nie tego! Wskazała na trzymane przez siebie kwiaty. Mama spojrzała na nie z zainteresowaniem. A kto ci je dał? zapytała. Dlaczego tak kategorycznie twierdzisz, że nie będzie twoim narzeczonym? Bo jest niewychowany powiedziała Buba oto dlaczego. Mamy zamurowało. Co to znaczy, że jest niewychowany? Zaczęła drążyć temat. Choćby to, że nie umiał mi wręczyć tych kwiatów zirytowała się Buba. Nie wiedział, że najpierw trzeba je odwinąć z papieru. Nie wiedział, że w bukiecie powinna być nieparzysta liczba kwiatów. Nie wiedział, że nie daje się nikomu chryzantem ani innych kwiatów cmentarnych. I nie wiedział, że nie wręcza się ich łodygami do góry. Chciał być miły. Mama próbowała bronić nieszczęsnego zalotnika. I tak dobrze, że nie kupił ci kwiatów w doniczce. A właśnie, że najpierw kupił, wrzasnęła Buba. I dał je kubie, bo myślał, że to ja. Czyli nie dość, że niewychowany to jeszcze głupek. Mama westchnęła ciężko. Wiesz, ja tego nie rozumiem, powiedziała. Jakoś nigdy dotąd nie przejmowałaś się dobrymi manierami. Ja to ja, burknęła Buba, ale mój narzeczony musi być dżentelmenem. Mówienie o nieobecnych. Odkąd wujek Edward i ciocia Ania ogłosili, że zamierzają wziąć ślub, kuba i buba stali się częstymi gośćmi w ich domu. Nie tylko zresztą kuba i buba. Bywały dni, że na karku przyszłych nowożeńców siedziała cała rodzinka. Planowano mające się odbyć wkrótce wesele. Wykłócano się o krój sukni, w której ciocia Ania ma stanąć przed ołtarzem, a przede wszystkim znakomicie się bawiono, wspominając różne rodzinne uroczystości. – A pamiętacie, jak pod Andrzejem załamało się krzesło na chrzcinach Kuby i Buby? – zarechotał tata. – To wujek już wtedy był taki gruby? – zdziwiła się Buba. – Nawet grubszy – zapewnił ją tata. Dobrał się z Ciocią Iwonką jak w korcu maku. On gruby jak beka, ona chuda jak wykałaczka. Nie mów tak o mojej siostrze, zdenerwowała się mama. Tata spojrzał na nią ze zdziwieniem. Dlaczego? zapytał. Przecież to prawda. Mama już chciała coś powiedzieć, gdy nagle w drugim pokoju rozległ się płacz niemowlęcia. Wujek Edward i ciocia Ania pobiegli zobaczyć, co z jasien. Wujek Edward strasznie wyłysiał, prawda? wyszeptał Kuba. To chyba przez ten ślub. Za to ciocia Ania utyła, Buba zerknęła na drzwi. Babcia miała rację. Że co? spytała odruchowo mama. Że gdy tylko wujek Edward poprosi ciocię o rękę, powiedziała Buba, to ciocia Ania przestanie o siebie dbać. Mamę zatkało. Ale tylko na chwilę. Wystarczy, warknęła poirytowana. Mam dość tej dyskusji. Zapamiętajcie sobie na całe życie. To bardzo niekulturalne mówić źle o nieobecnych. A przecież tata próbował wtrącić kuba. Wystarczy, powiedziałam wycedziła mama. Buba wzruszyła ramionami. Jak chcesz, mruknęła. Mogę powiedzieć przy wujku, że wyłysiał, ale jeśli będzie mu przykro. To przez ciebie. Powitanie. Niektóre kłótnie Kuby i Buby kończą się bijatyką. Tak było i tym razem. O co poszło? zasapał tata, rozdzielając rozemocjonowane walką bliźniaki. O brak kultury! krzyknęła Buba. Kuba nie wie, że to mężczyzna powinien pierwszy powiedzieć dzień dobry, albo cześć, a nie kobieta. Wróciłam od babci, wchodzę do pokoju, a ten siedzi i się gapi. Niewiele brakowało, a znowu doszłoby do wymiany ciosów. Na szczęście tata w porę interweniował. Przede wszystkim jestem starszy wrzasnął Kuba. I to o całe sześć minut. A jak wiadomo, to osoba młodsza powinna pierwsza powiedzieć dzień dobry. Może jeszcze mam do ciebie mówić dziadziu, zakpiła Buba. Mów, jak chcesz, prychnął Kuba. Ale zapamiętaj sobie, że dzień dobry mówi najpierw ta osoba, która gdzieś wchodzi, a nie ta, która już tam jest. Siedziałem sobie spokojnie w pokoju, a ty wchodzisz i się gapisz. Znowu bliźniaki ruszyły do boju. Tym razem tata musiał zastosować chwyt uszny. Zasada jest prosta zawyła Buba. Osoba mniej ważna mówi dzień dobry osobie ważniejszej. A kto tu jest ważniejszy, to chyba wiadomo. Jak to wiadomo? oburzył się Kuba. Według mnie to ja jestem ważniejszy, a według mnie to ja. W tym jednak wypadku najważniejszy okazał się tata. Uwaga! Powiedział siląc się na spokój. Macie zakaz oglądania telewizji. Do kiedy? Jęknęły bliźniaki. Dopóki nie zrozumiecie, odpowiedział, że dzień dobry mówi najpierw ta osoba, która jest po prostu lepiej wychowana. I wyszedł, zostawiając Kubę i Bubę w stanie osłupienia. Pytanie o wiek. Babcia Joasia jest bardzo dumna z kuby i buby, i to mimo, że każda ich wizyta kończy się awanturą, tak jak ostatnio. Jacy podobni do siebie krzyknęła pani Cecylia koleżanka babci jak dwa aniołeczki. Dwa aniołeczki popatrzyły na siebie, a potem westchnęły ciężko. A ile ty, dziecinko, masz lat? zapytała pani Cecylia, szczerząc do buby zęby. A pani? zaciekawiła się buba. Pani Cecylia zamrugała powiekami i spojrzała w popłochu na babcie. Przestań! syknął kuba, ciągnąc siostrę za rękaw. Kobiet nie pyta się o wiek. A ja to co jestem? Zirytowała się Buba. Chomik? Mówię o starszych kobietach. Wyjaśnił Kuba. Starszych? Krzyknęła ze zgrozą pani Cecylia. Joasiu o kim oni mówią? Ale babcia Joasia rozłożyła bezradnie ręce. Nie znała przecież żadnych starszych kobiet. Sandały. Odkąd bliźniaki zaczęły czytać podręcznik dobrego wychowania, kuba wytyka bubie, że nie potrafi właściwie się zachowywać, a buba kubie, że nie potrafi odpowiednio się ubrać. Tak było i tym razem. Widziałaś, mamo? Buba wskazała gotowego do wyjścia brata, a potem parsknęła śmiechem. No wiesz? zapeszył się kuba. Nie czytałaś, że to nieładnie pokazywać palcem? A ty nie czytałeś, że do sandałów nie nosi się skarpet? Kubę zatkało. Dlaczego? zapytał po chwili. Bo to głupio wygląda, odparła bezlitośnie Buba. Kuba spojrzał pytająco na mamę. Buba ma rację, przyznała z westchnieniem mama. Kuba zamamrotał coś gniewnie. Usiadł, zdjął sandały, a potem i skarpety. Mama jęknęła. A mówiłem? Kuba spojrzał triumfalnie na siostrę. Bez skarpet wyglądam jeszcze bardziej głupio. Nie wyglądałbyś tak, powiedziała z niesmakiem Buba. Gdybyś mył nogi częściej niż raz na miesiąc. Kubę zatkało po raz drugi. O tym nie pomyślał. Więcej zabawnych historii Kuby i Buby znajdziesz w książce Grzegorza Kazdepkę pod tytułem Bon czy ton, Savoir Vivre dla dzieci. Przeczytaj lub poproś o przeczytanie kogoś, kto potrafi czytać. Spędzaj czas z kulturą i ucz się dobrych manier. Polecam Krzysztof Przybylski, aktor teatru Kultureska.